Witam serdecznie, jedziemy dalej. Część druga. Nie? Później już będę sobie leciał sam. Więc tak. Okej. Okay. Jedziemy od razu. Nic ze sobą nie wziąłem. Mam nadzieję, że te pszczoły nam pozwolą. Tutaj jest córka od pana Cegiełko. I tu widzę, że jest chyba jakiś burdel na szmacie. No ale właśnie to jest ten moment, w którym robimy ostateczną jakąś tam poprawkę, nie? Tak. Tu mamy dyktę, więc jest elegancko. O, trzeba iść pod sprzęt. Bo pszczoły zajechały ul konkretnie, nie? O, się przykleiło wszystko. Elegancko, jedziemy. Tu mamy jeszcze... O, zaraz tym zajmiemy. Teraz tak, tu widzę już jest jakiś burdel. Nie? I to katastrofa jest. No ale nic, zobaczymy, jak te pszczoły tu uformowały. Może jest przyklejone, że plaster do plastra. I to było w porządku. No i jest ok, ale narobiły. To widać? Jo. No i na moje to tak może być, nie? W ogóle tego nie dotykać. Te Włoszki to jest oryginalna cegiełka, która siedzi. Oryginalna. To co mieliśmy z nią przygody. Chciała nam dać dyla, nie? Naszyniona matka ma je tu zaczęła latać w powietrzu. Była katastrofa. Popatrzmy, nie? Ja tu nie będę tego otwierał, ze względu na to, że tu jest coś przyklejone. Ja nie chciałem, żeby to się urwało. Niech to już jest do usrane i do przyszłego roku. No te pszczoły to już były zakarmione dawno. Tutaj nie ma co świrować z oglądaniem. Nie? To ja już bym widział, jak tu by coś było takie, że... Ja bym nie widział, nie? Że to jest posklepione wszystko tak ładnie, to... Tu już by mógł się człowiek zastanowić, że coś z nimi jest nie tak. A tak? W dupie tam. Nie? Ja już później właśnie o tej porze roku, to jeszcze pszczoły tak czasami mam wrażenie, że... Zlewam troszeczkę, nie? One, ja już się nad nimi nałaziłem, nie? Zrobiłem te kwasy, zrobiłem to wszystko w tym roku, tak? Nałaziłem się z tym futrem, tu tą szmatkę trochę przykleję, tak? Dobra, tu będzie gdzieś butelka, nie? Będzie gdzieś nasza butelka, tu będzie to. O, dobra, te mi się przydadzą beleczki, może gdzieś do innego ula. Tu już wiaderko jest pakowane, nie? Z góry. Idę po buteleczkę z kwasem i pineczkę. Te to mają tutaj dyktę obszerną. No, ale ostatnim razem wszystko... O-o. Ostatnim razem trochę za krótki sznurek mam niestety tutaj. Zawsze tak się staram, żeby sznurek chociaż dotykał tego dna, nie? Dobra. Tak, więcej nie będzie niestety. Będzie trochę ożeniony zestaw, gdzie po prostu sznurek ostatnim razem był... O. No, zobaczymy. Dobra, dotyka sznurek dna. Powinno jakoś tam zaparować, nie? Ta, ja ostatnio też robiłem takie niby trochę buble, że tam słabo dotykało dykty i tak dalej, ale to wszystko działa. Wszystko działa, kwas wyparował, wszędzie tak samo, więc w tym samym, podobnym czasie, więc to też nie jest jakiś, nie? Że coś się dzieje nie tak. O, i voilà, mamy to. Mamy to. Pszczoły, ostatnie kwasowanie. 50 ml, tak? Tak sobie wymyśliłem i tak zrobię. Uważam, że to nie będzie złe. Nie? Nie będzie to raczej złe. Raczej bym powiedział, że będzie w porządku. Jeśli ktoś się myli lub ma inne propozycje, może... Jeśli ktoś chciałby mi powiedzieć, że się mylę i mam żeby miał mi do powiedzenia inne propozycje, to oczywiście nie. Możemy tu zadziałać. Wiecie czego? Troszeczkę coś innego. Tutaj dykta się złamała. No ale może użyjemy takiej, jakiej jest. I wsionie. Tu mamy słoik, mamy wiaderko. Wszystko idzie już. Papa. Tyle, ile dzisiaj pszczół sobie ułożę, no to sobie ułożę.
Ja też wiem, że nie na wszystko mam butelki, więc jedne dostaną przymusowo prędzej, a niektóre później, więc nawet jak to zrobię na trzy podejścia na spokojnie. Tu spaćcie, jaka stara szmatka jeszcze z zeszłego roku, nie? Objechana tym wszystkim na całego. Nie, jak ci w Afryce, to się sobie pokazywał. Oni też mieli takie szmaty. O, nie? To im wystarczy do zimowania. Nic więcej tu nie musi być. Na wiosnę się włoży nową szmatkę. Nie? Dobra. Ściągamy. I tu chyba spojrzę, zobaczę, jak wygląda kwestia zakarmienia. Nie? W tym uliku. Bo tutaj już mi gówno sprawdzili. No widzę, że wcale rewelacji nie ma. Trzeba zobaczyć, co tu się wyprawia. Nie? Mamy akurat szansę sobie polukać w ulu. Bo widzę, że to nie jest idealnie zasklepione, tak jak ja bym sobie tego pragnął, dlatego tak, zaraz one dostaną normalnie kwas, ale dostaną też ramki do wybrania stamtąd, tylko ja po prostu muszę tutaj zobaczyć, ile mniej więcej brakuje, nie? Żeby tych ramek tu nie wkładać jak debil, nie? Tak, tu sobie zerknijmy, jest ramka dodatkowo dana, pszczoły nie są miłe. Też jest pewna oznaka czegoś, nie? Że coś się dzieje. Tu się skleiły. No nie, no są zakarmione. Tylko tego tak nie widać. Ale ja im dam tu jakąś rameczkę do odsklepienia. Dobra, słuchajcie. Tu na tej ramce coś mają. Coś, aha, coś nawet wybierają, nie? No to im damy ją do góry. Sobie wybiorą ją do końca. Tu jest ramka, nie? Poszyta od tej strony na max, więc... Chciałem zobaczyć środek, bo tu tak widzę, jest niepokojąco jakby. Ale to, no. Może tak się ułożyły, nie? Jakoś śmiesznie. Tak, ta ramka też nie jest taka zawalona. I tu góra też. No nie trzeba chyba dzikować. Mi się wydaje, że wszystko jest poprawnie. Po prostu coś mi się ubzdurało. Ewentualnie tutaj jakaś rameczka. Trzeba, można popatrzeć. Tam jest czerw, nie ma. No ale ta góra nie jest ładnie poszyta, nie? No dobra, ja im tu włożę. Jak ja widzę, że ta góra nie jest tak ładnie poszyta, tylko one tak się bardziej ułożyły, no to nie jest źle, one by raczej tą zimę przeżyły. Ale im dołożę, żeby one tak ładnie jeszcze się u góry, nie? No tak, u góry. Zresztą było widać, że tą ostatnią ramkę, nie, już chciały wybrać. Chciały ją wybrać. I tu tył też nie jest elegancko, więc nie jest elegancko. No pusty nie jest, nawet tutaj trochę jest poszyte. Więc to źle nie jest. Dlaczego mają, nie? Skąd przenosić? No ale zaraz tutaj zrobimy. Tu będą trochę dziurki. No trudno. W tej szmatce. Szmata stara. To i są dziury, nie? Może na czas tego, o, kwaszenia byśmy zrobili tak, żeby tu w tył ten kwas nie uciekał przez dziury, tylko przez, nie? Przez te butelki. Dobrze, ja teraz zrobię taki numer. No dobra, pokażemy wszystko po kolei. Nie? Że najpierw te, co? Najpierw tu damy ten kwas. Najpierw tu damy ten kwas. Mamy tych kijaszków, to możemy je użyć. W najróżniejszy sposób. O! Nie? I muszę iść po buteleczkę. Bardzo stara dykta od ostatniego kwaszenia. O, można nawet jeszcze trochę. O, może nawet teraz już za dużo raczej, nie? Leży. Ale w dupie tam, ja miałem tam różnie. Kwasiło się, kwasiło się. Dobra, i teraz te ramki. Zaopiekujemy się tymi ramkami, ja uważam, że trzeba im trochę dodać, więc... ja bym może to pokazał trochę z innej perspektywy. O! Z reguły to robię wieczorem, tak? Z reguły to robię wieczorem. Co ja tu chciałem wam pokazać? Te ramki. Tak, mamy raz, dwa. Te ramki bym...
to bym im dał do wybrania. Nie? I teraz, żeby je zmusić ładnie wybrać, to ja idę podsklepiać. Jakiegoś starucha. Pojedziemy. Normalnie tu odsklepię o drzewo. Tu już jest kwasownik ustawiony, wszystko jest. Jakoś. Jest, nie? Zamykamy. Nasze kochane pszczoły zamykamy. I teraz co ja miałem w planach? Odsklepić te ramki. No i po prostu, nie? Biorę tutaj. I te ramki jak odsklepiam, to te zielone moje, w ogóle, to ciągnę je tak. Nie tak, tylko tak. Lepiej. Lepiej, nie? Ten plaster, nic się z nim nie dzieje. I tylko zrywam, nie? Tą górę. I tu o drzewko, zaraz mrówki ostatnie wybiorą, trochę może pszczoły wyliżą, koniec. Nie? Tak, tak delikatnie staram się to zerwać. Jest chłodnawo już, wosk jest sztywny, tak? Nic specjalnego się z tym nie dzieje. Ten futer też jest gęsty, bo jest chłodno. Nie? Więc idzie to odsklepić w miarę sprawnie. Tak, i to można teraz się bawić jeszcze właśnie. Mamy ten futer na tych ramkach. Gdzieś tam żeśmy pszczoły połączyli. Coś ten. I te ramki mamy, nie? Nie wszystkie pszczoły chcą to przenosić na dół, ale niektórym tak jakby brakuje, więc pyk. Ląduje. Rameczka, nie? Do wybrania. Jest druga taka. Prawda? Ładna rameczka. Więc też ją zaraz tutaj odsklepiamy. I to będzie świetny, świetny właśnie jeszcze rozruch pszczół, te odsklepienie takiej ramki gdzieś włożonej, nie? No. One sobie to przeniosą. Trzeba właśnie odsklepić im teraz, żeby to im pomóc to wybrać, żeby to było sprawnie, nie? Wybrane z tej ramki w tym ulu. A nie tam, że będą wynosić te paprochy, tak? Nie wiadomo co. Drzewo będzie całe upaćkane, zaraz to będzie może też afera. A już jest chłodno, nie? Te pszczoły już też, nawet jakbyśmy wystawili wiadro z cukrem, to tak... Tak, słońce już jest po południu, więc to słońce się też tu gdzieś schowało za tymi drzewami, trochę chmury są. Te pszczoły już będą coraz bardziej jakby opępiałe tą zimą. Rozłożymy jeszcze ramki właśnie do wygarnięcia. Tak, tu mi się niestety łamała ramka, za bardzo trzepałem, nie? Dałem jej czadu. Jest. Jest, tu będę wybierać. Tu miały jeszcze jakąś ramkę, tak? W sumie nic specjalnego na niej już nie ma. Więc ją tutaj odłożę gdzieś na bok. I koniec. A w nich odkładają to, nie? Sobie jeszcze. I wsio. Pszczoły mam. Mam nadzieję, że tak fasiochy się uruchomią. Słuchajcie. I to było to wszystko. Właściwie prawda jest taka, że no jak będę pokazywał coś, że będziemy znowu coś tak grzebać w ulu, bo nie będę czegoś pewien, to sobie coś nagramy. A tak, no to po prostu pracuję, nie? I to było to wszystko. Życzę miłej pracy i miłego dnia.